蒼月の吸血鬼。昔々あるところにバニタスという嫌われ者のヴァンピールがおりました。Hej, witajcie, jestem Jacek, witam was w kolejnym filmie naszych gałęzi. I dzisiaj, jak się pewnie spodziewacie już po tytule, po wstępie, dzisiaj porozmawiam troszeczkę o pierwszym odcinku anime. I będzie to anime Vanitas no Karte. Do tego tytułu podchodziłem z ciekawością, ale kompletnie nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Bo widzicie, mam tutaj mangę, którą w ogóle dostałem kiedyś od pani z OLX-a w gratisie do zamówienia, ale jakoś kompletnie nie miałem czasu jeszcze jej przeczytać. A szkoda, bo wtedy prawdopodobnie z zapartym tchem czekałbym na premierę anime. Na szczęście teraz nie muszę już czekać na anime, bo Vanitas no Karte wychodzi w tym sezonie, a ja przygotowałem dla was moje takie krótkie wrażenia z pierwszego odcinka. Przede wszystkim zaskoczył mnie klimat, bo spodziewałem się bardziej luźnej serii, gdzie główny bohater będzie kimś na kształt Excalibura Solitera, czyli będzie takim troszeczkę zarozumiałym, pewnym siebie i denerwującym bohaterem, którym w moim odczuciu miał być właśnie ten, kto dzierży księgę Vanitas. I wyobraźcie sobie teraz moje zdziwienie, gdy na ekranie dostaję takie scenki. Horror? Nice. Oby kolejne odcinki nie odchodziły z takiego miksu komedyki podróżniczej, bo jak wnioskuję z openingu, będziemy skakać troszeczkę po Europie, z wampirami prosto z koszmarów, bo ta lejąca się czarna krew z oczu naprawdę robiła wrażenie. A jeżeli chodzi o aspekt graficzny, no to walki Vanitas, cóż, wyglądały na pewno lepiej niż te w Records of Ragnarok. Postacie skaczą, biegają i walczą płynnie, czuć dynamikę w ich ruchu i czuć też ciężkość ciosów, które wyprowadzają, bo Vanitas no Karte ma też sceny walki, które już były w pierwszym odcinku i prawdopodobnie będzie ich znacznie więcej w kolejnych odcinkach. I to nie tylko walki z użyciem broni, ale też walki na gołe pięści, bo jak zakładam, tutaj wampiry są na tyle potężne, że mogą się napieprzać na gołe pięści, jak prawdziwi faceci, nie wiem. Anime na pewno też przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy szukają w takich seriach troszeczkę więcej ładnych bohaterów, bo mamy główną parę bohaterów, którzy, no cóż, wpadają w oko, ale dla męskiej części też można zwrócić uwagę, że kobiece postacie również wyglądają całkiem. Podsumowując, mam nadzieję, że uda się zachować ten balans między komediowym a horrorowym klimatem i że w kolejnych odcinkach żadna z tych stron nie zdominuje klimatu całej serii. Myślę, że to wtedy by było naprawdę na minus tej serii, gdyby okazało się, że będzie tylko głupią komedyjką albo że te aspekty komediowe byłyby w ogóle wywalone. Ciekawość moją wzbudzają też słowa, które mogliśmy usłyszeć tuż przed endingiem. Możliwe, że Vanitas okaże się bardziej mroczną serią niż się zapowiada, że będzie tam troszeczkę więcej poważnej fabuły, co uważam, że może być też na plus. Tylko mówię, żeby utrzymać ten balans, który w pierwszym odcinku był naprawdę fajnie dopasowany. Ale tego już dowiemy się w kolejnych odcinkach. Ja z kolei będę się już z wami żegnał. Zapraszam was na moją grupę na Leniwcawkę, tam będę wrzucał swoje opinie o kolejnych odcinkach. Również odwiedźcie fanpage, bo tam też te opinie będą się pojawiać. Wszystkie linki znajdziecie w opisach. Do usłyszenia, cześć!